nie włączyłem nagrywania. To się teraz zauważyłem. Super. No to jeszcze raz. Witam wszystkich z tej strony, Ulat, jest dzisiaj sobota, więc jesteśmy oczywiście na nagrywaniu. Bo jakże byśmy coś innego mogli robić, z tym, że jesteśmy dzisiaj w warsztacie. Czemu jesteśmy w warsztacie? Nie mam za bardzo filmów do nagrywania w lesie, poza jednym, ale go będę nagrywał za dwa dni, bo będzie poniedziałek wielkanocny, nie będę miał co ze sobą zrobić, więc pewnie pojadę do lasu przetestować replikę. Ale to, czym dzisiaj chcemy się zająć, to będzie przede wszystkim część serwisowa. Mamy do przygotowania dwa filmy serwisowe i jedną po prostu, powiedzmy, przegląd serwisowy, repliki na recenzję, którą będziemy notabene testować w poniedziałek za dwa dni. Poprzedni filmik był o replice, którą budowałem dla kogoś, bo ktoś chciał sobie włożyć Minecrafta i tak dalej. Ten film już był, chyba, a jak nie, to będzie. Spoiler alert. Natomiast teraz nagrywamy film o replice dla mnie. Bo jak pewnie wiecie, jeżeli ktoś ogląda moje vlogi, to wie, że ja się powoli przymierzam do budowy nowej eserki, nowej eserki AEG, z tym, że mam w niej kilka ważnych podpunktów, które chciałbym osiągnąć, budując tą nową replikę. Po pierwsze, ma być możliwie lekka. Ale lekkością dzisiaj nie będziemy się zajmować. Ten problem będziemy, powiedzmy, rozwiązywać dopiero kiedy dojadą mi części, dojedzie body od Minecrafta, bo tak naprawdę to na nie głównie czekamy. A w tej chwili ja chciałbym na swojej starej SLC, którą tutaj mam, o, na tym cudzie technologii airsoftowej, chciałbym osiągnąć możliwie jak najcichszą pracę całego układu. Zależy mi na tym po prostu, żeby replika była możliwie cicha, a nie była na HP, bo nie ukrywam, że HP nie jest czymś, o czym marzyłem. Owszem, będę miał jedno HP. Te HP-a, które mam tam w tej chwili w skrzyni, z którym czasami byłam na strzelaniach, to nie jest jednak to, z czym skończę, bo już postanowiłem, że jednak pójdę w innym kierunku troszkę, więc o tym też będzie film. Pewnie to będzie już film wtedy podsumowujący całą historię HP, ale ja chciałbym mieć replikę na zloty cichą, lekką, elektryczną, która, powiedzmy, zastąpi mi HPA i dalej będzie elektrykiem, więc będzie chodzić tak, jak ja chcę, tak, jak ja lubię, tak, jak to, co ja po prostu znam. Nie jestem ekspertem w HPA i mam z tym HPA po prostu wieczne problemy i jakoś większe zaufanie będę miał po prostu do AEG-a, którego będę miał w rękach i w razie czego sobie wymienię baterię. Przynajmniej takie jest moje osobiste podejście. I dzisiaj, jako że moja eserka ogólnie jest znana z tego, że słychać, jak zaczynam strzelać, to mnie w sąsiednim lesie, albo nawet dalej, więc dzisiaj posiedzimy, żeby ją troszeczkę wyciszyć. Podstawowa rzecz, jaką chcemy dzisiaj osiągnąć. Będę wymieniał też układ sterujący, ze względu na to, że tu jest tytan i ostatnio jak włożyłem szybszy silnik, bo chciałbym, żeby replika trochę szybciej działała, żeby była trochę lepsza reakcja, dałem mocniejszy, szybszy silnik, to niestety tytan, który jest w środku, zaczął mieć problemy z wykrywaniem cyklu. Nie wiem czemu. Dzisiaj zobaczymy, co tam się dzieje. Ja docelowo zamówiłem sobie układ Peruna, hybrydę V2, żeby ją wstawić tutaj. Jeżeli okaże się, że to faktycznie jest problem z tytanem, który sobie po prostu nie radzi, to po prostu wstawimy hybrydę V2 i to będzie, powiedzmy, mój docelowy układ elektryczny, więc to będzie pierwsza rzecz. Sprawdzimy, czy jestem coś w stanie zrobić jeszcze z podkładkowaniem, smarowaniem. I jeżeli będę miał hybrydę, to będę automatycznie mógł trochę lepiej nasmarować gearbox, gdyż ten gearbox chodzi prawie że na sucho. Ze względu na to, że tytan jest bardzo wrażliwy na zabrudzenie czujników, to tam smaru jest dosłownie tylko tyle, ile trzeba. I nie wycisza to za bardzo całego mechanizmu, więc postaram się to wszystko jeszcze raz ustawić, wypodkładkować, nasmarować porządniej, jeżeli będzie hybryda, tak żeby to chodziło możliwie jak najciszej. Nie wiem, czy nie zmienimy chwytu pistoletowego na inny kąt, żeby też ten silnik wchodził troszkę lepiej do całej konstrukcji, bo najwięcej dźwięku właśnie w tym miejscu mi się generuje. I dodatkowo będziemy kombinować z wyciszeniem całego układu pneumatycznego i zaraz wam pokażę, czym będziemy to robić. Ostatnio, powiedzmy, może nie ostatnio, ja ostatnio trafiłem na taką markę, bo ta marka jest raczej dłużej, FPS Soft Air. I oni wypuszczają dość sporo ciekawych głowic, głównie ciekawych głowic. Powiem szczerze, że głowice to mnie zaskoczyły naprawdę mocno, bo na przykład jest seria głowic, ja to potem pokażę na blacie. Głowice mają damper z przodu, zderzak i mamy z tyłu dość duży i dość miękki damper. I one są robione
w wielu wariantach, gdzie właśnie te tylne zderzaki są w różnej twardości. Ja kupiłem sobie trzy twardości tego samego zderzaka do głowicy wyciszonej i chcę przetestować. Dam dosłownie ten najmniejszy zderzak i sprawdzę, czy on mi wyciszy replikę. Nie wiem co prawda, czy będę nagrywał jakieś testy, bo ciężko mi sobie wyobrazić, żebym zmieniał jedną rzecz, jechał na test, jakoś to mierzył, tym bardziej, że warunki będą nieporównywalne, więc nie wiem, czy to zrobimy. Ale postaram się nagrać jeszcze jeden test, chociaż jeden test z jedną rzeczą, którą wam zaraz do niej wrócimy. Ja będę je sobie tutaj testował po prostu w domu, bo mam tutaj dwudzielny szkielet Gearboxa, więc mogę sobie dość szybko wymieniać takie elementy i sprawdzać, jak replika pracuje na tych elementach. Więc to jest pierwszy podpunkt. Wymienimy głowicę na coś po prostu cichszego. Do tego one mają zderzak z przodu, więc troszkę liczę na to, że ten zderzak też zamortyzuje trochę dźwięk, który idzie z głowicy cylindra w szkielet gearboxa i potem on się roznosi po całej replice. Więc to jest pierwszy podpunkt. Drugim podpunktem są głowice tłoka. Też mam ich kilka, bo kupiłem sobie tak. Głowice od Prometeusza. Nie, to jest od Modify? Nie jestem teraz pewny. Chyba od Modify. Głowica POM. Miałem też od Promyka prawie że identyczną, ale wstawiłem ją koledze do buildu, który miał odciążyć szkielet Gearboxa, więc ona poszła tam. Ja tutaj potestuję sobie właśnie tą pomówkę od Modify. Do tego mam też od Modify głowicę wyciszoną, też z POMu, też kompozytówkę. Do tego mam trzy głowice od FPS Software i mam kilka ciekawych głowic, bo tak, też mam kompozytówkę tego typu. Ona jest z podwójnym O-ringiem, bo z przodu mamy O-ring prowadzący. Do tego mamy ten nietypowy O-ring, który nie jest powiedzmy okrągłym O-ringiem, tylko jest taką jakby uszczelką. I to jest pierwsza, to jest lekka głowica. I mamy dwie głowice aluminiowe, trochę cięższe. Jedną taką dość klasyczną aluminiówkę. Jestem szczerze ciekawy, jak ona będzie się sprawować w tej konfiguracji. Drugą głowicę natomiast wziąłem taką jakby z wgłębieniem. Nie wiem, jak to się będzie sprawować w gearboxie, bo teoretycznie sama powierzchnia, która będzie uderzać o głowicę tłoka, cylindra, jest tutaj w tej głowicy wyraźnie mniejsza, więc może będzie generowała mniej, powiedzmy, dźwięków, będzie cichsza, aczkolwiek nie jestem pewien. Do tego tu jest dość ciekawie rozwiązane całe wgłębienie, wentylacja i tak dalej i ja jestem szczerze ciekawy, jak to będzie brzmieć, czy to może nie wyciszy repliki, chociaż akurat na tą głowicę nie stawiam, ale sprawdzę, czy faktycznie może działa to odrobinę ciszej. Co prawda testy będą raczej trudne do przeprowadzenia, bo będą po prostu na słuch, bądźmy szczerzy. I to jest pierwsza część głowic. Przymierzam się do jeszcze jednej głowicy, ale nie mogłem jej nigdzie znaleźć. Do głowicy, która ma hamulec powietrzny. I jestem szczerze ciekawy, czy udałoby mi się ogarnąć właśnie taką głowicę i doprowadzić ją do działania w replice SR. Tutaj mam dość dużo powietrza, bo hamulec powietrzny zabierze mi dość dużo z ilości powietrza, jaką generuje ten układ, ale jeżeli dodatkowo wyhamuje mi głowicę i spowoduje, że ten dźwięk będzie cichszy, to w gearboxie z cylindrem long może mieć to sens i może to nawet fajnie działać, więc to jest taki podpunkt, który chciałbym sprawdzić. Niestety nie udało mi się tej głowicy kupić. Jak mi się uda kupić, to oczywiście ją przetestuję, ponieważ chciałbym mieć te rzeczy przetestowane, przygotowane jeszcze zanim zacznę budować tego nową replikę, ten nowy build, nową SR-kę, żeby po prostu wiedzieć, już po prostu zamówić konkretnie części do tamtego buildu, żeby po prostu wiedzieć, że na przykład dobra, to potrzebuję tej i tej głowicy, albo tej głowicy, taki zderzak, takie coś i tyle. Więc autentycznie liczę, że uda mi się dzisiaj na tych wszystkich konstrukcjach, na tym wszystkim tutaj żelastwie w środku ograniczyć trochę głośność. I to jeżeli chodzi o części wewnętrzne, ale oczywiście można wyciszyć replikę jeszcze częścią jedną zewnętrzną, czyli tak zwanym tłumikiem. I ja zamówiłem sobie ostatnio tłumik. Dość długi tłumik, to jest kawał tłumika, bądźmy szczerzy. Z tym, że mi bardzo zależało, żeby tłumik był montowany na tłumik płomienia, żeby to nie był jeden oryginalny, powiedzmy, element, tylko żeby to się nakręcało na tłumik płomienia. Więc kupiłem sobie taki zestaw z tłumikiem płomienia. Jak widzicie, tu jeszcze widać moją lufę wewnętrzną. Kupiłem sobie ten tłumik z tym tłumikiem, żeby zobaczyć, czy on faktycznie wycisza. I powiem wam szczerze, różnica jest potworna.
ta replika była naprawdę głośna i jak założyliśmy ten zestaw, ten tłumik, to naprawdę replika stała się wyraźnie cichsza. Z kuleczkami jest nieporównywalnie cichsza niż była wcześniej, więc działa to naprawdę moim zdaniem dobrze i ja jestem zadowolony z tego efektu. Jeżeli uda mi się jeszcze chociaż troszkę zniwelować głośność w gearboxie i głośność pracy mechanizmu, którą słyszę głównie ja, bo bądźmy szczerzy, ten dźwięk roznosi się na boki, nie do przodu, więc nie słyszą go przeciwnicy, do których strzelam, tylko jak już to przeciwnicy, którzy gdzieś tam do mnie podłażą. Ale jeżeli uda mi się to wyciszyć jeszcze bardziej w mechanizmie, do tego dobry tłumik, to będzie to docelowy build do nowej SR-ki, która dostanie tłumik, dostanie troszkę krótszą lufę zewnętrzną po to, żeby nie wydłużać repliki za bardzo i dostanie fajny tłumik. Co prawda nie ten tłumik, bo ten tłumik z tym tłumikiem płomienia jest potwornie ciężki, a jak już mówiłem, tamta replika ma być możliwie lekka, więc tam pójdzie tłumik prawdopodobnie węglowy od SRS-a. Bo on jest z adapterem na gwint 14 mm i pewnie przy tym zostaniemy. Wstawimy po prostu taki adapter i wstawimy węglowy tłumik. Bo ja też chciałbym też mieć konstrukcję taką, że mogę sobie zdjąć sam tłumik z tłumika płomienia, tłumik dźwięku. I SRS zdaje takie możliwości i ma też tłumiczek węglowy, który jest naprawdę bardzo lekki i naprawdę podobno świetnie wycisza. Więc to będzie docelowa konstrukcja, prawdopodobnie tamten zestaw tłumika, ale na razie ogarniamy temat tym, co mamy i zobaczymy, jak to wyjdzie. I co? No, bierzemy się za robotę, nie? Dobra, bierzemy się za rozkręcanie mojej repliczki SR25 elektrycznej i będziemy próbowali ją wyciszyć. Pierwsze co, to chcę zdjąć całą górną część gearboxa, żeby posłuchać, jak pracuje mechanizm w tej replice. Czy ja jestem w stanie go wyciszyć? Mam nadzieję, że tak. Na to nie ukrywam, mocno liczę. Chwała Bogu, mam dwudzielny gearbox, więc posłuchanie, jak pracuje przekładnia i tak dalej, jest dość łatwe. Nie ukrywam, że nie byłem tutaj w środku od dawna i jak zresztą będziecie widzieć, tu praktycznie nie ma smaru. No, słychać tą pracę niestety i to dość wyraźnie moim zdaniem. Spróbujemy to poprawić przede wszystkim zmieniając MOSFET i smarując porządnie zębatki, tak żeby były naprawdę dobrze nasmarowane, a nie tak jak jest to w tej chwili, czyli tak, no jest tam trochę smaru, ale w miarę możliwości jak najmniej i do tego jest to smar suchy w większości, więc niestety ta głośność pracy jest dość spora. Sam mechanizm pracuje dosyć cicho. Okej, słychać go, ale nie ma jakiejś tragedii, więc samo podkładkowanie raczej nie jest problemem. Obstawiam, że może być problem z kątem, w jakim silnik wchodzi tutaj. Ja najpierw to rozbiorę, wymienię MOSFET i potem pokombinuję może z innym chwytem, w którym będzie się trochę inaczej układał silnik. Może to poprawi ten problem, ale zaraz zobaczymy, bo tego niestety nie możemy być pewni. Szkielet mamy wyjęty, to interesuje nas teraz tylko tamto. W porównaniu z zębatkami, które tutaj miałem pierwotnie wstawiane, czyli syczteki, bo teraz już mamy inny komplet, bo syczteki niestety uległy uszkodzeniu przez to, że wysunął mi się lekko silnik i po prostu je zajechał. W porównaniu z sycztekami to już chodzi dużo, dużo przyjemniej. A zobaczymy, czy jeszcze damy radę coś z tym zrobić. Tytan idzie na razie out. Nie będzie mi na razie to potrzebne, pójdzie pewnie do innej repliki, go wstawię. Bo szkoda, żeby się marnował, to w końcu jest dobry układ. A na razie weźmiemy się za wyczyszczenie wszystkiego z całego syfu, łącznie z zębatkami i tak dalej. Bo to wszystko chcę wyczyścić i nasmarować sobie na nowo. I sprawdzić jeszcze głośność pracy po nasmarowaniu, jeszcze zanim zacznę pakować tutaj inny układ sterujący. Po wyczyszczeniu wszystkiego zębatki chodzą bardzo ładnie. Chodzi to wszystko bardzo fajnie, płynnie i tak dalej. Teraz skoro zębatki mam już poprawione, sprawdzone i tak dalej, to teraz tak, montujemy układ elektroniczny od Peruna, przesmarowujemy wszystko i będziemy próbowali podłączać
na początku sam chwyt silnikiem i zobaczymy, jak to pracuje, czy coś jestem w stanie ugrać na regulacji, na ustawieniu tego wszystkiego. Może coś jeszcze tutaj uda mi się poprawić, jeżeli chodzi o dźwięk. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Zmienimy też, damy też inny chwyt. Spróbujemy z innym chwytem, może wtedy silnik będzie siedział lepiej. Zobaczymy, co nam się uda z tego wszystkiego uzyskać. Ale najpierw musimy wstawić tutaj peruna, żeby to miało w ogóle ręce i nogi. Perun zainstalowany, nałożyliśmy też naklejkę na płytkę selektora. Wstawiliśmy to bardzo standardowo, to powinno działać bez problemu w tym układzie tutaj, więc nie przewiduję tutaj problemów. Jeszcze od razu sobie założymy element czujnika spustu. Spust jest na miejscu, z tym, że już widzę, że będę musiał wyregulować samą długość pracy, ze względu na to, że teraz mamy inny czujnik. To tak jak to było, raczej nie będzie działać. Padła mi bateria w aparacie i szczerze nie wiem, co widzieliście, a co nie, bo nie wiem, co się nagrało, czy nie skasowało mi filmu, który aktualnie wtedy w tamtym momencie był po prostu nagrywany. Więc aktualnie tak, wstawiliśmy peruna, zębatki są ustawione, jeszcze nie nasmarowane i powoli będziemy się brać za instalację pozostałych elementów i smarowanie tego wszystkiego. Jak nasmarujemy, to tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem, czy to będzie, spróbujemy podłączyć silnik, zobaczymy, jak będzie chodziło z silnikiem w tym standardowym chwycie, posiedzimy trochę nad regulacją, potem zmienię ewentualnie chwyt na inny i zobaczę, czy problem jest taki sam, czy może jest lepiej, czy może jest gorzej. Po nasmarowaniu to wszystko działa jeszcze ciszej, jeszcze przyjemniej dla ucha. Bardzo mnie to cieszy. Więc skręcamy na razie tą półkę. Mocujemy zaraz chwyt pistoletowy z silnikiem i zobaczymy, jak to będzie śmigać. Specjalnie wyjąłem w tej chwili antyrewersa, bo nie będzie nam raczej potrzebny na tą chwilę, a bardziej mi zależy, żeby wyeliminować dodatkowy dźwięk, no bo bądźmy szczerzy, antyrewersa też będzie słychać. Ok, wszystko mamy skręcone. Przy okazji sprawdzimy, jak działa selektor. Tu powinniśmy mieć auto. Mam za krótki ruch spustu i nie wykrywa mi pracy spustu. Więc najpierw wejdziemy do programowania i ustawimy czułość spustu. No, nie pracuje to za cicho, delikatnie mówiąc. No, nie pracuje to tak, jak ja bym tego oczekiwał. Więc zmieniamy chwyt i zobaczymy, czy na innym chwycie też będzie to chodzić tak nieprzyjemnie. Mam wstawiony uchwyt od Krajtaka. Zobaczmy, jak on będzie pracował. No i bez porównania. No, dźwięk słychać, jak to wszystko pracuje, ale dźwięk nie jest jakiś, nie wiem, nieprzyjemny w jakimkolwiek sposób. Nic nie rzęzi, nic nie rozrabia, moim zdaniem jest ok. Dźwięk moim zdaniem jest dużo, dużo lepszy, więc sama zmiana chwytu może tutaj pomóc w niwelacji tego nieprzyjemnego dźwięku pracy przekładni, więc ten problem powiedzmy mamy już za sobą, to teraz bierzemy się za kolejny, czyli za pneumatykę. Zanim wziąłem się jeszcze za pneumatykę, to wstawiłem wszystko do dolnej połówki szkieletu, żeby to wszystko ładnie już siedziało na swoim miejscu. Wszystko chodzi ładnie, pracuje, chwyt trzyma się na miejscu, więc mam nadzieję, że nie będzie problemu. Więc bierzemy się za pneumatykę, czyli za wycieszenie tego ostatecznego uderzenia głowicy o głowicę. No to oczywiście też trzeba będzie posprzątać, bo w sumie dość długo tutaj nie ogarniałem bałaganu. Ja tu miałem wyciszoną głowicę retro, ale przyznam się szczerze, nie jest ona jakaś wyjątkowo wyciszona. Do tego miałem też wyciszony zderzak od też głowicy retro i nie ukrywam, no to działa fajnie, ale ciche za bardzo nie jest.
Więc dzisiaj spróbujemy wstawić coś innego w to miejsce. Zaczniemy od głowicy cylindra. Mamy do wyboru trzy. Nie jestem pewien, która jest największa. Czerwona jest najtwardsza. To ją odpada. Ona odpada. Żółta jest chyba najmiększa, a i tak nie jest bardzo miękka, bym powiedział. Więc spróbuję wstawić tą żółtą. A czemu by nie? Pyk, siedzi. I mimo dampera to jest z przodu, czyli tego zderzaka, dalej siedzi to idealnie równo. No, powiem szczerze, pierwsze wrażenie dobre, nawet bardzo dobre. To teraz głowica. Nie ukrywam, że chyba największe nadzieje kładę w tej głowicy wyciszonej z kompozytu. To jest po prostu najlżejsza, do tego jest wyciszona, więc zakładam, że może faktycznie tutaj robić robotę. Więc chyba ją spróbujemy. Co prawda trochę się obawiam, czy wytrzyma DMR-kowe osiągi. No ale zobaczymy, ja tu też nie mam jakiejś bardzo mocnej sprężyny wstawionej, bądźmy szczerzy, bo to jest co, 140. Jeszcze oczywiście w grę wchodzi tam jakaś tam regulacja potem jeszcze FPS-ów, bo może trzeba będzie inny zderzak dać, może coś tutaj się zmienia, może podłożyć coś pod sprężynę, bo i taką opcję biorę pod uwagę, bo zależy mi na tym, żeby uzyskać jak najlepiej pracujący układ. Czyściłem wcześniej cylinder, więc teraz warto byłoby prysnąć do niego olejem. O, tylko że w ogóle nie mam szczelności na tym oryginalnym o-ringu, który tutaj jest. Damy o-ring od głowicy retro. No i ten uszczelnia się perfekcyjnie. Więc no tak będziemy musieli to zostawić. Jeszcze dysza. Chodzi ładnie. Szczelnie jest na wsuniętej dyszy. Zobaczymy z wysuniętą. Też jest szczelnie, więc ok. A dobra, jeszcze nie, bo ja jeszcze muszę nasmarować prowadnicę i popychacz. Dobra, i to jest właśnie największa zaleta takiego gearboxa, bo możemy sobie robić teraz te rzeczy, całą tą górną część, powiedzmy, bez problemu, bez otwierania całego gearboxa, bez wyjmowania go z body, tylko po prostu odpinamy sobie ten górny element i mamy do wszystkiego dostęp praktycznie i mogę sobie to teraz testować, regulować jak mi się tylko podoba. Poskładane, możemy to teraz założyć na eserkę i zobaczymy, jak to będzie pracowało. Dobra, mamy poskładane, włożymy kulki i zobaczymy, jak to strzela, a potem będę mógł przejść do podsumowania jakiegoś. Zakończyliśmy pracę i powiedziałbym, że mamy połowiczny sukces. To nie jest tak, że replika nie strzela ciszej. Mam wrażenie, że strzela ciszej odrobinę, ale różnica jest... O Jezu! Nie wiem, to może być też złudzenie, nie ukrywam, bo tutaj w budynku to wszystko się odbija i tak dalej, więc ciężko mi powiedzieć, czy faktycznie ta replika jest cisza, więc nie kombinuję dalej z głowicami, bo żeby coś faktycznie o tym powiedzieć, musiałbym to robić w terenie, w lesie i niestety, jeżeli uznam, że będzie taka konieczność, to po prostu pojadę sobie kiedyś do lasu, wezmę kogoś nawet ze sobą, kto będzie po prostu siedział, będzie miał, nie wiem, będzie grał na komórce, czy cokolwiek robił, i będzie po prostu słuchał, jak na każdej głowicy, powiedzmy, brzmi ta replika, czy jest ciszej, czy jest głośniej, bo no, mi się wydaje, że jest ciszej, ale jest to naprawdę nieduża różnica. Dużo większą różnicę słyszałem, zakładając ten tłumik. Z tym, że z tym tłumikiem ta replika jest bardzo długa. No mi sięga do klatki piersiowej. Ja mam 1,80 m wzrostu. Zaraz zresztą znajdę miarkę, to postaram się to zmierzyć. A ja założyłem jeszcze dość długi tłumik, żeby to ładnie wyciszył. Co prawda, oczywiście prawdopodobnie będą lepsze tłumiki. Ona ma 1,23 m. Może nie jest to jakaś tragedia, ale jest to naprawdę bardzo długa replika w tej chwili. Nie wiem, czy nie jedna z najdłuższych, jakie w ogóle są u nas na strzelaniach. Tłumik naprawdę zmienił dźwięk. I tak, tak jak nie jestem do końca zadowolony z tego, na ile wyciszył się dźwięk strzału, tak, bo dużo więcej zyskaliśmy tym, niż zyskaliśmy całą tą robotą pneumatyki, to jeżeli chodzi o pracę mechanizmu, to różnica jest spora. Zmiana tego chwytu pistoletowego na krajtaka, do tego przesmarowanie tego wszystkiego, co zostało nim umożliwione przez tak naprawdę przejście z titana na peruna, bo perun nie boi się tak smaru, więc mogłem tego smaru sobie trochę dać.
naprawdę zmieniło dźwięk pracy mechanizmu. To nie jest tak, że go nie słychać. Go dalej słychać, bo bądźmy szczerzy, wszystkie te aluminiowe korpusy i aluminiowe szkielety i tak dalej, jeżeli one są CNC, to one bardzo ładnie przenoszą dźwięki. To jest tak naprawdę głośnik praktycznie, bo one rezonują na tyle, że pięknie przenoszą ten dźwięk na zewnątrz. I niestety w tych takich wyższej jakości gearboxach ten dźwięk jest dość mocno słyszalny. Ale tutaj, po tej całej robocie, ten dźwięk jest głośny, ale nie jest irytujący. Nie jest taki świszczący. Do tej pory ten dźwięk mojej pracy, mojego mechanizmu w replice był taki dość ostry, dość wysoki ton. No nie ukrywam, że niezbyt przyjemny. Teraz jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. I z tego jestem zadowolony, że to udało się troszkę wyciszyć, to udało się poprawić. No niestety pracę głośności cylindra, no niestety chyba jest trochę lepiej, ale nie jest to duża zmiana. Zobaczymy w lesie, zobaczymy jak to będzie słychać, zobaczymy jak to będzie chodzić. Mam nadzieję, że dobrze, ale to okaże się tak naprawdę w praniu. To chyba tyle na dzisiaj. Ja nie wiem, czy będę dogrywał, na razie chyba nie. Może jakiegoś dnia po prostu podczas trzania poproszę chłopaków, żebyśmy przetestowali i dograli tutaj dźwięk z i bez tłumika, bo to jest element, który faktycznie coś daje. A dalej pojawiają się osoby, które twierdzą, że w AEG-u to tłumik nic nie zmienia. Oj, zmienia i to bardzo dużo. Z tym, że nie jestem pewien, czy pojawi się to w tym filmie, czy przy okazji jakiegoś innego filmu, czy jakiegokolwiek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, może wy macie jakiś zestaw cylindra, zestaw głowicy, coś, co faktycznie jest ciche. Bo w tej chwili szukamy przede wszystkim rzeczy cichych. To dawajcie w komentarzach, proponujcie jakieś sugestie, ja z chęcią przeczytam. W razie czego z chęcią podzielę się swoimi spostrzeżeniami, swoimi testami, bo mogę o czymś nie wspomnieć i tak dalej. Więc jak najbardziej zapraszam do komentarzy. Nie włączyłem nagrywania. Właśnie teraz zauważyłem. Super. Ja to jeszcze raz. Dobra, jesteśmy u mnie za domem rodzinnym, przy garażu. I robimy test, jak działa SLK po wyciszeniu. Pierwsze co, to robimy test przy was tutaj, przy samym aparacie, jak to brzmi. Czyli tak, strzały. Najpierw bez tłumika. Teraz wstawiamy sobie tłumik. I z tłumikiem brzmi to w ten sposób. Teraz ja przejdę sobie tam kawałek dalej, jakieś 15-20 metrów, nawet nie całe, no tylko 15 metrów będzie. Kamerę zostawimy tutaj i strzelę najpierw z tłumikiem, potem strzelę bez tłumika, żebyście zobaczyli jak to słychać z pewnej odległości. I tak naprawdę tyle i potem nagramy jakieś podsumowanko. Dobra, jesteśmy po testach. Słyszeliście jak to strzelało? Mam nadzieję, że słyszeliście, bo trochę nam wieje i mógł być z tym jakiś tam problem. Mam nadzieję, że na tych testach będzie coś widać. Ogólnie replika moim zdaniem strzela ciszej i to naprawdę wyraźnie ciszej i potwierdza to też skrzatu, który jest z nami, że po tych przeróbkach faktycznie ta replika pracuje dużo ciszej. Nawet bez tłumika jest duża poprawa. Do tego mechanizm dla mnie osobiście pracuje dużo przyjemniej. Jest dużo mniej ten dźwięk taki metaliczny, dużo mniej agresywny, no ale to dużo pomogły tutaj choćby danie smaru na przekładnie, no bo bądźmy szczerzy, w tytanie delikatne smarowanie ma pewne negatywne efekty, co by nie mówić, więc moim zdaniem jest dużo lepiej. Mogłoby być jeszcze może troszkę ciszej, ale ja na razie jestem zadowolony i na razie w ten sposób postrzelam. Zobaczymy jak to wyjdzie na strzelaniach, jak to ludzie będą odbierać na strzelaniach i wtedy może jeszcze kiedyś dogramy jakieś uzupełnienie tego materiału. Jakieś takie dodatkowe wnioski po kilku grach, po kilku rozgrywkach. Ale na razie moim zdaniem bardzo pozytywny efekt. Ja jestem zadowolony i tyle. I na dzisiaj to tak naprawdę wszystko. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.